Szczęść Boże, Jakub Więcław, zapraszam na polski punkt widzenia. Dziś zaproszenie do naszego programu przyjął pan Marcin Romanowski, poseł Suwerenna Polska, były wiceminister sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie ministrze. Witam, panie redaktorze. Szczęść Boże, państwu. Panie ministrze, Sejmowa Komisja w środę pozytywnie zaopiniowała wniosek o uchylenie pana immunitetu, ale także zgodę na zatrzymanie i areszt. Jak pan do tej decyzji komisji podchodzi? No cóż, e, takiej decyzji można było się spodziewać, bo w tej sprawie akurat. Nie ma niespodzianki. E, oczywiście, że nie ma, bo w tej sprawie w żaden sposób żadne argumenty merytoryczne nie przemawiają. To jest po prostu zwykła kwestia e, polityczna, rodzaj politycznej e, zemsty na środowisku pana ministra Zbigniewa Ziobro. Próba e, uderzenia w niego, w, e, ce, w całe środowisko e, suwerennej Polski, ale w dalszej kolejności również e, Zjednoczonej e, Prawicy. Zemsta związana chociażby bez działalnością ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego przez poprzednie 8 lat, gdzie tak wiele spraw przeciwko bardzo bliskim współpracownikom Donalda Tuska udało się uruchomić chociażby w samej sprawie jego jednego z najbliższych współpracowników, ministra Nowaka, gdzie, gdzie, gdzie znaleziono 5 milionów w gotówce ukrytych w szafkach. w kuchni pod, pod podłogą w pewnym sensie, czy 5 milionów w sprawie pana Gawłowskiego, czy zorganizowana grupa łapówka, łapówkarska byłego marszałka Senatu Grockiego. i te sprawy właśnie, które minister, prokurator generalny Zbigniew Ziobro nie bał się uruchomić, teraz są umarzane, teraz są cofane wnioski o uchylenie immunitetów a właśnie organizowane są, bo nie waham się użyć tego słowa, różnego Rodzaju ustawki właśnie przeciwko naszemu środowisku. Mówię z pełną premedytacją ustawki, bo po pierwsze no, po to właśnie przejmowano nielegalnie prokuraturę krajową, tak, żeby umarzać tamte sprawy 90 no, kilka milionów złotych w sprawie Polnord. Roman Giertych jest przecież osobą podejrzaną w tej sprawie. Tak uważa przynajmniej prokuratura lubelska. Teraz będzie próbował właśnie, żeby tę sprawę również umorzyć, a właśnie jest jedną z wiodących osób, jeżeli chodzi właśnie o. Jak on to użył tego sformułowania, przygotowywanie tak, zeznań czy wyjaśnień, bo, bo Tomasz M., który w tej sprawie jest właśnie jego koronnym świadkiem, jego zeznania, jak rozumiem, przygotowywał właśnie po to, żeby zorganizować tę, tę ustawkę. Jeżeli chodzi o sam przebieg e, komisji, to, e, to oczywiście, no, tak jak powiedziałem wcześniej, no, można się tego było spodziewać. Może nie będę Państwa nudzał wszystkimi e, szczegółami e, prawnymi, bo myślę, że, e, że nie, nie po to e, nie ma to wielk, wielk, wielkiego sensu, ale kilka jednak takich drobnych e, uwag. E, pierwsza sprawa, no, to zwracaliśmy uwagę, no, że te zarzuty po pierwsze no, nie znajdują uzasadnienia e, potwierdzenia w, w tych przytoczonych e, Dowodach w żaden sposób. Nie było tam w żaden sposób wykazane, jaka szkoda majątkowa dla w sensie dla instytucji publicznych czy prywatnych została wyrządzona. Żadna oczywiście, chociażby budynek Fundacji Profeto Archipelag stoi i z tego, co mówią że rzeczoznawcy, jest nawet wart więcej niż przeznaczyliśmy na to środku. Ten zarząd główny wobec Pana, który przedstawia prokuratura, no to, to, to Słyszeliśmy na tej komisji, ale wszystko zamyka się chyba w tym stwierdzeniu, no, że pan był koordynatorem. E, ustawiania konkursów w Funduszu Sprawiedliwości, tak żeby beneficjenci wskazani jeszcze przed konkursem, te konkursy wygrywali. No i pan próbował te, te, ten argument tłumaczyć w prokuraturze, m, pokazywać, jak to naprawdę wyglądało, no ale no, chyba nie udało się przekonać. Ale to ja nawet nie spodziewałem się, że uda się przekonać, bo przecież wszyscy przyszli tam z naszych przeciwników z góry ustaloną tezą i wynik był, był jasny. Prokuratura nie jest tutaj w żaden sposób obiektywna bo chociażby nielegalny zresztą, przypomnijmy, zespół numer dwa w prokuraturze krajowej składa się w większości z ludzi, którzy mają motyw od osobistej zemsty i nie są obiektywni. Nawet w którymś momencie na komisji z ich ust, z któregoś z prokuratorów ust padło, że będę musiał udowodnić swoją niewinność. Tak to pokazuje ich nastawienie. Jeżeli chodzi o konkursy, to przecież wielokrotnie powtarzaliśmy, że komisja nie decyduje, więc jak można ustawiać coś, co nie decyduje, tylko opiniuje. Decyduje dysponent. Jego do, wypadku, takie, takie ciało doradcze. Dokładnie to było. tak, tak. Natomiast poważniejszy zarzut wydaje mi się, no to był ten związany z, dział z działaniem w zorganizowanej grupie, że to wszystko miała być się grupa przestępcza, co jest konkretne. Kompletnym... Bo zorganizowana grupa przestępcza to są co najmniej osoby trzy. Kto według prokuratury poza panem byłby w tej grupie, w zorganizowanej grupie przestępczej? No, jak wiadomo, dwie panie dyrektorki, które są tymczasowo aresztowane i sam Tomasz M i inne ustalone lub nieustalone osoby. Natomiast sama konstrukcja jest absurdalna. Tutaj znowu by trzeba wchodzić w jakieś rozważania dogmatyczno-prawne z zakresu prawa karnego materialnego. Ja sam nie jestem specjalistą, mógłbym tylko powtarzać za, za specjalistami. Nie będę też państwa zanudzał, ale no po prostu idąc tym tokiem rozumowania, każde najmniejsze przestępstwo popełnione w jakiejkolwiek instytucji publicznej musiałoby być uznane za zorganizowaną grupę przestępczą, no bo każde ministerstwo jest jakoś zorganizowane. Myślę, że jeżeli mówimy o jakimś jakimkolwiek przekroczeniu uprawnień, no to zakładam, że co najmniej trzy osoby musiałyby w tym uczestniczyć, bo taka jest natura podejmowania decyzji. Przecież w nieco chociażby bardziej skomplikowanych e, e, sprawach ktoś złośliwie zauważył, że gdyby ktokolwiek z tych osób miał e, pozwolenie na broń, to równie dobrze można by postawić zarzut e, e, grupy zbrojnej, tak, idąc tym tokiem rozumowania. Jeżeli rzeczywiście gdzieś mamy zorganizowaną grupę przestępczą, to to jest Donald Tusk i ta cała jego banda, czy, czy, czy grupa wejście, tak, która przejmowała e, telewizję publiczną, czy prokuraturę. Tam były rzeczywiste e, przestępstwa, a tutaj mamy do czynienia po prostu z różną interpretacją prawa, z e, nieobiektywizmem. Mówię najbardziej delikatnie, jak to jest możliwe e, prokuratury, która e, interpretuje każde e, działanie jako przestępcze w sytuacji, kiedy mieliśmy tutaj do czynienia po prostu z wykonywaniem decyzji administracyjnych i swobodnego uznania w ramach tych decyzji. Natomiast jedną rzecz tylko na koniec powiem. Jest dla mnie zaskakujące albo właśnie nie zaskakujące, że akurat praktycznie wszystkie decyzje, które są tam kwestionowane, które rzekomo były podejmowane w sposób przestępczy jakimś dziwnym trafem dotyczą projektów, które mają charakter właśnie chrześcijański, konserwatywny, prawicowy nazwijmy to, bo wszystkie projekty, które ukierunkowane były na walkę z chrystianofobią zostały zakwestionowane, nie mówiąc już o olbrzymim projekcie właśnie archipelagu, który... No do tego jeszcze przejdziemy panie ministrze, tak. bo dużo na temat księdza Michała Olszewskiego w tym tygodniu mówiliśmy, słyszeliśmy, ale zapytam pana o to, nie mogę o to nie zapytać, bo dla dziennikarza to też jest, mam wrażenie, wyjątkowa sytuacja, że yy, może o uczucia, emocje zapytać osobę, która no de facto za tydzień może być już zatrzymana, może być w areszcie, no bo tak ten kalendarz pana w najbliższym tygodniu będzie wyglądał. No właśnie jak pan się, się czuje z tą, z tą myślą, że, że faktycznie do tego za chwilę może dojść? No cóż, na pewno jest to olbrzymia niesprawiedliwość i poczucie niesprawiedliwości na pewno temu e, towarzyszy. No ale e, pozwoliłem sobie zacytować e, jednego z takich amerykańskich autorów, Henri Toro, który stwierdził, że w państwie rządzonym przez bandytów właściwym miejscem dla uczciwego człowieka jest więzienie i tak trochę to e, traktuje, bo e, rzeczywiście ten motyw zemsty, motyw uderzenia w, w nas jako e, suwerenno Polska jest tutaj w mojej ocenie e, podstawowy i e, zasadniczy. Nie tylko nawet ze względu na te działania, o których wspomniałem, ministra Ziobra, ja sam miałem przyjemność przyczynić się do tego, chociażby składając wiele zawiadomień na ministra Sienkiewicza, samego ministra Bodnara czy Kierwińskiego, ale też powiem w ten sposób, również w związku z różnymi działaniami broniącymi wartości, tak, sprzeciwiającymi się różnym pomysłom, które teraz ta koalicja 13 grudnia wprowadza. Mówię to o związkach partnerskich, mam przygotowany projekt, który jest ukierunkowany Właśnie na przeciwne działanie, żeby chronić małżeństwo jako związek jednego mężczyzny i jednej kobiety i chronić akta stanu cywilnego przed różnymi pomysłami absurdalnymi, żeby wpisywać tam dwie matki albo dwóch ojców. I nie będę mógł tego zrobić, bo zostanę skutecznie zablokowany. Więc patrzę na to w ten sposób. No, jeżeli chodzi o kwestie, nazwijmy to egzystencjalne, to, to czuję co już najważniejsza jest wolność wewnętrzna. Tak jest. Na koniec tego y, tematu chciałbym jeszcze, chciałbym jeszcze pana zapytać o jedną rzecz, bo podstawą y, tego wniosku o areszt, o zatrzymanie jest obawa matactwa. Tylko zastanawiam się, jak, na czym polega ta obawa, kiedy media publikują taśmy, kiedy Roman Giertych zrobił z Tomasza Mraza taką Katarynkę, która opowiada o, o sprawach funduszu publicznie, sprawach, które są no, elementem śledztwa, które jest prowadzone. Może tak. Jak, jak to mataczyć w takiej sytuacji? W zasadzie są dwie podstawy. Pierwsza to jest wysokie zagrożenie karą, i w konsekwencji obawa matactwa. Jeżeli chodzi właśnie o wysokie zagrożenie, no to po to wymyślono w sposób naprawdę absurdalny zorganizowaną grupę. Plus jeszcze artykuł 296, czyli nadużycia uprawnień w obrocie gospodarczym, co nie ma tu nic wspólnego, no bo to nie występuje jako podmiot gospodarczy czy działający na kupujący meble dla ministerstwa, tylko podejmujący decyzję. Tak więc to jest absurdalne i po to zrobiono te kwalifikacje, żeby uzasadnić wysoką karę i również obawę matactwa z tym związaną. A te wszystkie okoliczności, które prokuratura przytaczała, że rzekomo próbowaliśmy z dwoma paniami dyrektorkami w lutym marcu zacierać ślady, też są absurdalne i wykazałem na komisji, że wszystkie i mówię to z pełną odpowiedzialnością, te okoliczności, które wskazuje prokuratura, które miałyby rzekomo już uzasadniać, że, że możemy mataczyć. No są wybiórcze, wyrwane z kontekstu, albo wręcz kłamliwe. Razem z ministrem e, Warchołem mówiliśmy, no, że na przykład prokuratura zarzuca mi, że, że zobowiązałem się, że przygotuję, bo wbrew temu, co twierdzą, nie, nie, nie zrobiłem tego, e, jakieś e, informacje na temat praw i obowiązków tak w postępowaniu karnym. No ale na litość boską, jeżeli abstrakcyjna informacja, jak ktoś ma się zachować, jeżeli e, jest toczone w stosunku do niego postępowanie karne i czynność są wykonywane, to chyba nie jest chyba no chyba że ci ludzie uważają, że korzystanie ze swoich praw jest właśnie nadużywaniem prawa. Tak? Tym bardziej, absurdalne. że politycy w tamtym okresie nie wiedzieli jeszcze, politycy obecnie władzy nie wiedzieli tego jeszcze wszystkiego, co wiedzieli, czego się dowiedzieli wchodząc do ministerstwa, a już wtedy były takie sugestie, że takie konsekwencje, jakie widzimy teraz, będą. Tak, tak. I, I to, co drugi argument bardzo ważny, to, co, co pan redaktor e, zauważył. no Rzeczywiście, no, jeżeli ktokolwiek tutaj działa na niekorzyść tego śledztwa, no to Roman Giertych i e, Tomasz Mraz, organizatorzy. Chyba bardziej z ten... działa na niekorzyść Adama Bodnara, tak mi się wydaje. Ale to... to Wie pan, panie redaktorze, ja rozumiem, że stajemy się tutaj przedmiotem jakichś różnych e, potyczek między środowiskiem obecnej władzy, ale e, proszę wybaczyć, nie będę się tym zajmował jako przedmiot. A nie, a nie podmiot tych, tych działań. Natomiast no, rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z absolutnym skandalem. No, nawet w którymś momencie, no może nie wypada, ale chciałem zażartować, jak dziennikarze różnych stacji mainstreamowych mnie pytają o jakieś sprawy, to ja powinienem ich pytać, co jest w tych materiałach, bo ja nie mam dostępu do, do tych materiałów. Oni jak najwidoczniej mają i w sposób wybiórczy, kształtując przeciwko mnie, przeciwko innym osobom op opinię publiczną, wykorzystują ją w kampanii wyborczej. Panie, panie ministrze, w poniedziałek media opublikowały notatki księdza Michała Olszewskiego, prezesa Fundacji. Profeto, który w marcu został zatrzymany i aresztowany. Ten areszt jest przedłużony już do końca września. Notatki z jego spotkań z rodziną, które, które rodzina sporządziła podczas pierwszych spotkań, właśnie w tym okresie marzec-kwiecień, kiedy pierwsze dni w areszcie ksiądz Michał Olszewski spędził. Pan widział, czytał te notatki? Tak, tak. tak no właśnie tak, i co pan sądzi o tym, co działo się w tych pierwszych godzinach, dniach po zatrzymaniu księdza Michała? No. Trudno to nazywać inaczej niż e, torturami i tym nieludzkim, e, poniżającym traktowaniem. To, to działanie absolutnie e, skandaliczne, właśnie ze strony e, funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, e, instytucji, która podlega bezpośrednio Donaldowi Tuskowi. Instytucji, to ciekawe która... jest to, że, że to nie, m, ksiądz Michał nie ma pretensji o, o, o to, co robiła e, cała ABW, tylko jedna konkretna grupa, tak. która go zatrzymała. To tak, też. Oczywiście, oczywiście. Zastanawiam się, Ale czy to tak, jest przypadek. No. Panie redaktorze, nie wierzę za bardzo w tego typu przypadki, też nie wyobrażam sobie, żeby w taki sposób te osoby robiły to tylko i wyłącznie ze swojej inicjatywy. Tu musiało być przyzwolenie co najmniej, a sądzę polecenie z góry. No i, y w takich sprawach e, mieliśmy do czynienia, przypomnę, z naprawdę ze zorganizowaną akcją. Kilkuset bodajże funkcjonariuszy w tym samym czasie przecież weszło do mieszkań, naruszając notabene immunitet e, posłów e, właśnie księdza, księdza Michała, urzędników z Ministerstwa Sprawiedliwości byłych urzędników, więc to była zorganizowana akcja, no, którą na pewno musiał, o której wiedział i zatwierdzał im premier Tusny. pan składał zażalenie na, na to, co się działo? Tak, tak. A oczywiście. To jest rozstrzygnięte, czy jeszcze, nie? jeszcze sąd nie rozstrzygnął jego zażalenia. Więc nie mam wątpliwości, że tutaj najwyżsi decydenci, akurat w kontekście tego, co pan redaktor pyta, czyli te, te, tego zachowania na samym początku tych funkcjonariuszy, no nie mogło się to dziać, w mojej ocenie tak to widzę, bez zgody najwyższych czynników, czyli w tym wypadku tych, którzy nadzorują ABW i tych, którzy nadzorują prokuraturę, no bo to działo się na polecenie prokuratury, a ja może nie jestem jakimś wielkim specjalistą od metodyki postępowania w takich sprawach, ale myślę, że każdy, kto kto ma chociaż trochę zdrowego rozsądku wie, że właśnie po to e, tak się poniża w tych pierwszych godzinach, żeby wykorzystać ten szok i, i, i doprowadzić właśnie do rozklejenia się, jeśli można tak wyrazić, takiej, takiej osoby. Więc to było zatrzymanie, tak samo zresztą jak cały ten areszt o charakterze jawnie wydobywczym, czyli to, co jeszcze pan Bodnar jako rzecznik praw obywatelskich tak mocno e, krytykował. Panie Ministrze, ta sprawa bulwersuje na pewno jakąś część społeczeństwa. Nie wiemy jak dużo, ale widzimy tych ludzi na protestach przed aresztem, są w różnych miejscach. Teraz w kolejnym tygodniu też takie protesty mają być. I czy pana zdaniem to będzie miało wpływ na, na tę całą sprawę? To ten społeczny sprzeciw? Myślę o księdzu łoszewskim, no ale myślę też, też o, o pana przyszłości. Wie pan panie na no myślę, że w sytuacji, w której no nie waham się użyć jednak tego słowa, zresztą już wcześniej go używałem w kontekście tych wcześniejszych działań, zajęcie telewizji publicznej, siłowe prokuratury czy, czy zatrzymanie posłów ze złamaniem immunitetu w pałacu prezydenckim, mówiłem wtedy już o budowaniu takiego państwa bezprawia. Tak? No, jak patrzymy na to, jak traktuje się osoby zatrzymywane, jak się wytwarza dowody, żeby tworzyć fikcyjne zarzuty, i jak to się będzie rozwijać dalej, no nie mam wątpliwości, że tak jest. I w tym kontekście, no, uważam, że każde zaangażowanie jest potrzebne, żeby się temu przeciwstawić, bo ci ludzie, no, zawładnęli wieloma instytucjami w sposób przestępczy. Mówię tutaj o prokuraturze, ale również o działaniach w KRS-ie. Zresztą proszę zobaczyć, no tak właśnie działa mafia. Jest komisja dotycząca mojej sprawy. Najbardziej zaangażowani, nazwijmy to posłowie, którzy zajmują się wymiarem sprawiedliwości są tam na miejscu, a w tym samym czasie wsiad... wjeżdża ekipa i rozprówa szafy w Krajowej Radzie Sądownictwa. No, trudno inaczej tego nie nazwać niż bandyckim działaniem, które, które, no, jest robione przy okazji, żeby, żeby ukryć coś medialnie. A co pan sądzi o tym, że, że prokuratura była w KRS-ie, dlatego że no, poszukiwała akt sprawy, spraw, akt ze spraw dyscyplinarnych sędziów, no, które były wszczynane yy, no, jeszcze, jeszcze przed zmianą władzy wobec sędziów, którzy byli bardzo, bardzo krytyczni wobec tego, co, co państwo robili z wymiarem sprawiedliwości no i często angażowali się w jakieś takie protesty polityczne. No, jako sędziowie. No, nie mogą angażować się jako sędziowie w działalność polityczną. Ja nie znam oczywiście tam wszystkich spraw, które, do których dotyczyła ta, ta, mm, to dotyczyło to, to działanie i ich treści. Natomiast jeżeli to są sprawy, które dotyczą właśnie sędziów z tych najbardziej upolitycznionych stowarzyszeń, w szczególności justycji, to jest dokładnie ten schemat. Po to przejęto prokuraturę, żeby umarzać sprawy czy cofać wnioski o immunitet kolegów Donalda Tuska. Po to wdzierają się do Krajowej Rady Sądownictwa, rozprówają szafy rzeczników dyscyplinarnych, legalnych, działających na podstawie ustawy i prowadzących postępowanie na podstawie ustawy, żeby właśnie umarzać sprawy dyscyplinarne swoich kumpli, tym razem sędziów, czyli polityków w togach. Więc schemat ten sam, to samo bezprawne działanie o charakterze politycznym, więc mamy do czynienia po prostu z budowaniem pewnego państwa bezprawia i wszystkie działania, które temu się mogą przeciwstawić, również te o charakterze nadprzyrodzonym, czyli, czyli modlitwa, są jak najbardziej wskazane. I tu stawiamy kropkę. Pan Marcin Romanowski, poseł Suwerenna Polska, były wiceminister sprawiedliwości, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za udział w programie. Bardzo dziękuję. A Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem i dobrej nocy.